Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tagle Tuesday, mamy 23 listopada 2021, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. I walczymy z arcymistrzami. Dzięki serdeczne za wszystkie followki, za wszystkie subki, za wszystkie donaty. W ogóle fajna impreza wyszła w Olsztynie, naprawdę było zacnie. Także to tyle, myślę. No i co, za minutkę rozpoczynamy już całą zabawę tutaj. Zobaczymy, czy uda się dorwać jakichś tutaj arcymistrzów. O, czat na żywo pozdrawia osoby, które będą oglądać na YouTube. Słuszna uwaga. Dzięki serdeczne. Dzień dobry, Romanie. No dobra, widzę, że tutaj też polscy zawodnicy nie odpuszczają i też będą grać. Tak, Tuesday, tutaj bardzo dobrze. Trzeba cisnąć. Dziękuję serdecznie. Botmer MD. No dobra, 30 sekund. Hikaro w pierwszej. Ez. No tak, było nieźle. No dobra, słuchajcie. Lecimy za chwilę. I będziemy się, myślę, dobrze bawić. Przypominam o nowym kanale, moi drodzy. Dajcie znać, co sądzicie. Dajcie słupka, będzie mi bardzo miło. Nawet jak nie będziecie oglądać, to słupki na początku zawsze pomagają w rozwoju. Dobrze, lecimy. Kilka sekund do rozpoczęcia. Cześć, cześć, witam wszystko. Witam wszystkich, witam. 3, 2, 1 i zaczynamy. No dobra. Przeciwnik. CM. Z jakiego kraju? Turkmenistan. Skoczek F3. E3? No dobra, tak pewnie też można grać. A zagramy tak trochę dziwnie. A4 oczywiście chce zagrać. Może go trochę zaskoczę takim ruchem. Ok, zagrajmy A4. Zbił od razu. Nie przejmuje się chłopak niczym. Zagrajmy C5, tego pionka będę chciał odzyskać, tylko teraz pytanie jak. Na razie go oleję po prostu. Tak, teraz właśnie komputerowe szachy są takie, że ludzie biorą te pionki, dwoją sobie tutaj, robią dublaki i mają to gdzieś. I wszystko im zaczyna działać. No, wyprowadźmy po ludzku figury. Tutaj jakiś skoczek E4 się może szykować, jakiś hetman A5 na pewno podważyć pionka. I aha, dobra, tak można, no tak można. Tutaj za bardzo nie, bo dostanę tu, a tam też nie, nic nie uzyskam w ten sposób. No to na A5, chociaż tu. Dobra, na A5 niech będzie. Niech będzie takie posunięcie, to będziemy podważać. Kwestia właśnie, czy ja jestem w stanie to ugryźć. Sprytnie, mój przeciwnik sobie tu pogrywa. Ja sobie zagram w ten sposób, żeby mieć odejście na B7 i żeby spróbować pionka na A4 kopnąć. Skoczek na D2, dobra. Niech będzie skoczek B7. Skoczek B7 w ogóle stoi fatalnie, ale zakładam plan. Jaki ja plan zakładam teraz, pytanie? To jest dobre pytanie. Zrobimy cofkę. Spróbujemy troszkę przycisnąć, wyczekać. Przeciwnik na pewno też czeka na jakąś moją taką aktywniejszą reakcję. Bierze A6, niech będzie. Przytrzymamy pionka. Jakieś E5 w sumie może być zagrane. Muszę uważać właśnie na takie kopnięcia. Za bardzo też nie mogę tu hetmanem, bo dostanę widełki. Będzie trzeba będzie pewnie skoczkiem wrócić, polawirować nieco. O, podstawił hetmana, spoko. Ruch zrobił od razu deklarowany, no i ma za karę. Dobra. Gra dalej jeszcze. Jeszcze się nie poddaje, słusznie. Kurczę, teraz weź się męcz. Dobre, gramy E6, no.
Na szczęście tym razem to nie ja podstawiłem hetmana. No, karta się odwróciła, przeciwnik podstawił. Także cieszę się z tego niezmiernie. Tutaj trochę powymieniamy teraz. Teraz to powinno być easy już. Hetman za lekką figurę. To jest dosyć łatwe. No i jakiś tam hetman. Może wróćmy wieżą najpierw. Tutaj mi coś wisi, nie? No, spróbujemy wymieniać to wszystko na maksa. Tutaj przytrzymamy, koniec D4. Na dzisiaj walczymy o rekordy oczywiście. A wezmę tego skoczka, dlaczego mam go nie wziąć? Przytrzymam sobie skoczka na F4. No, chociaż hetmanem mogą od razu zagrać i próbować wymiany wież. Bez znaczenia, wszystko tutaj i tak wygrywa. Ale jeszcze kąsa. Tu wisi. Wybił, ok. Szacha damy, weźmiemy końca. Chyba, że nam nie pozwoli, już się podda. No dobra. No to co, mamy pierwszą partię w miarę gładziutką. No i spoko. Czekamy w takim razie na zakończenie wszystkich rund i gramy dalej. Tak to jest w tych szachach internetowych. No kiedyś tak, były takie partie, że bez hetmana również udawało się wygrać, tak. Zobaczmy Hikaru, jak sobie tutaj, co chciałem powiedzieć, radzi, no ale jak gra po prostu. O, WCM 2500, kobieta, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ranking jest zacny, chociaż tutaj już białe są w domu, pionek więcej i czysta techniczna pozycja. Zobacz, jaka przewaga czasowa na Kamury, to jest czysta technika, on tutaj już 10 strzałek ma do przodu. Czy daje szanse jakieś dla Nepo? Ciężko stwierdzić. Ja myślę, że Carlsen nie odda tytułu Mistrza Świata jeszcze teraz. Ale Nepo jest niebezpieczny na pewno. Na pewno przypuszczam, to sobie nie dam głowy uciąć, ale przypuszczam, że mecz będzie ciekawszy niż mecz z Nakamurą, chciałem powiedzieć, z Caruaną. Dlatego, że Caruana gra w szachy bardzo takie, znaczy inaczej, no... Mało widowiskowo tam ten mecz wyglądał, było 12 remisów, a z Nepo mam nadzieję, że będzie się trochę działo, że będą w miarę te szachy, nie chcę mówić niepoprawne, bo będą mega poprawne, ale że więcej będzie takich mikro niedokładności, gdzie kibice mogliby troszeczkę mieć więcej radości. Ale pamiętajmy, że takie mecze rządzą się swoimi prawami i jak będą remisy, szybkie, no będą nudne remisy, to jest jednak też element psychologiczny, to jest jaki kolor i tak dalej, to są bardzo ważne rzeczy, więc o to pretensji mieć nie można na pewno. Nie każdy będzie miał w życiu szansę zagrać o Mistrzostwo Świata w szachach, pamiętajcie, i każdy pewnie Nepo przede wszystkim chce to wykorzystać no, w 100%, jak tylko będzie mógł. O, gratulacje dla Jaskuła, że wygrał z Donczenką. Pięknie, wow, Donczenko świetny przecież zawodnik. W Warszawie wygrał. Nie, nie wygrał w Warszawie, ale to jest 2650 gościu. No, w necie, jak widać, słuchajcie, dzieją się... Dlaczego on mata nie dał na F6? Nakamura nie dał mata w jednym ruchu, ha, ha, ha. Na F6 mata mógł dać. No, wygrał oczywiście, ale tu mat był, zobaczcie. Cofniemy. Hetman F6. Czy to nie jest mat? Czy ja czegoś nie widzę? A, przepraszam, źle mówię, bo jeszcze na G4 idzie. Wróć, sorry, mój błąd. Nie ma mata. Dobry wieczór, Adamie Rasti, witam cię serdecznie. Tak, wrzucam te filmy. Jeszcze tydzień temu nie wrzuciłem, niestety. Były ciekawsze tam rozgrywki, więc jeszcze Title Tuesday tamtego nie wrzuciłem, więc spokojnie. Tak, był król G4, tak, dostrzegam to teraz. Oczywiście. No okej, ktoś tu jeszcze gra, zobaczmy na polskich zawodników, Iwko, co? Aha, Iwko jest biały, nie, zaraz, Iwko jest czarnymi. Patrzcie, Iwko wygrywa z arcymistrzem, polski młody zawodnik, bardzo silny zresztą, wygrywa z silnym bardzo arcymistrzem, masakra.
Pięknie Polacy, ale jadą z tematem. Brawo, brawo. Jest MWL? Gdzieś tam pewnie jest, nie widzę go. A, to jest ten gościu. Sympatyczny Francuz. Tak jest. Fajnie. Fajnie, silny, silny dzisiaj turniej bardzo. Znaczy on jest, co tydzień jest bardzo silny, ale... Ładnie, ładnie. Dobry wieczór, powodzenia, powodzenia, dzięki, 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 dzięki. Przy okazji, słuchajcie, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału Chess Memories, jeżeli ktoś ma ochotę, widzę tych subków niedużo, jak na żywo to ogłaszam, ale może Was to niezbyt interesuje, a zresztą będzie mi miło za każdą subskrypcję, tutaj Prodziekan zaraz pewnie udostępni link i już więcej nie spamuję, spokojnie, to tak na marginesie. No tak, no to zachęcam do wejścia sobie na kanał, może komuś przypadnie do gustu. Tam jeszcze oczywiście planuję nie tylko mecze o Mistrzostwo Świata, jakieś debiuty, pułapki, jakieś najlepsze partie zawodników, różne tego typu schematy, może jakieś końcówki ciekawe, tematyczne, no przede wszystkim, no zobaczymy, zobaczymy. Bo to mi się tak w głowie narodziło, troszkę kanał bardziej międzynarodowy, ale... Dobra, dosyć o kanale. Mamy tutaj chyba bardzo silnego zawodnika. No i mam nadzieję, że niczego tu nie przegiąłem. Dobra, jest D4. D5, C4. Lecimy z gambitem hetmańskim. Jest arcymistrz, jest zabawa. No goniec G5 sobie zagrajmy. Matias, okej, okay, to znany zawodnik w Polsce. Znany, znany. Zagramy jak Alechin, wieża C1. Dobra. Może kopniemy na C5. Dobra, tutaj nam też biją wszystko. Tam chyba C6 było niezłym zagraniem. Troszkę chyba C6 ominąłem. Wiecie co, ja to wymienię. Wymienię te hetmany, zrobię roszadę. I gramy sobie dalej w szachy. Tutaj chyba B4 będzie ciekawe. Skoczek na D7 prawdopodobnie kopnie. I teraz po skoczek D7 trzeba będzie zagrać A3 po prostu. Chociaż nie. Tego nie przewidziałem. Tutaj wieża zbije. Skoczek, goniec. No ciekawe. Znaczy zbić muszę. Bez dwóch zdań. Mogę też tak zagrać i tutaj grozić. Tak zrobimy. Niech się tutaj miesza teraz w tej pozycji. Spróbujemy zagrać tak. Wieża C1, wykorzystamy ten moment. Wydaje mi się, że mam dobrą pozycję, ale ciężko też stwierdzić to od razu. Jest trudniej oczywiście też to wykorzystać. Przeciwnik gra dosyć szybko. Teraz nieco się zamyślił. Ciekawe, co on to wymyśli w tym momencie. Goniec D7. Prawdopodobnie trzeba grać. No zagramy tu, wieża. A, tutaj zagrał. Mogę kopnąć, on odbije tutaj. Tak jeszcze mnie interesuje. Takie posunięcie. Słuchajcie, a jakbym zagrał teraz wieża D1. Wymienił tą wieżę i stępem atakował gońca. To może mieć większy sens. Goniec D7 będzie mógł zagrać. Tu zagram. Moje skoczki wejdą. Coś tam będą szaleć te skoczki. Sprytnie, sprytnie. A jak zbiję tutaj... Aha, mata nie będzie. Zrobię sobie lufcik. Mam na to czas, prawda? Chyba mam na czas na lufcik, bo teraz... Widzę coś takiego jak bicie. Aha, on tu zbije z szachem. Nic nie będzie za bardzo. Taki skoczek E5. W ogóle tutaj wydaje mi się, że mam bardzo dobrze. Tylko to kwestia właśnie, widzicie, to jest to, żeby wykorzystać. To można mieć po debiucie nawet, widzicie, 17 ruchów, lepszą pozycję. Wydaje mi się, że to jest lepsza pozycja. Ładnie zagrał teraz. No muszę tak. Wybił, wybił. Ok. No i skoczek C5 muszę.
Cóż ja tu biedny żuczek mogę teraz zrobić? No skoczek D4 raczej. Okej, no A3. Gramy dalej, no on ma tam parę gońców, będzie próbował mnie tutaj jakoś oszukiwać. Nieco się wykaraskał. Właśnie, wymiana wież, ale muszę chyba to zrobić, bo będzie mi ciężej grać, jak wieża wejdzie na C3. I mnie tutaj próbuje zajechać. Nie jest lekko. Nie wiem, zagram gońcem gdzieś tam, słuchajcie, nie mam pomysłu kompletnie. Tak w sumie można było zagrać od razu. Potem tak. Aha, okej, wszystko jasne. A jak tak zagram? O, właśnie, a jak tu zagram? Goniec idzie na F6, ja pójdę tu. Aha, on mi skosi tego. Ale chwila. Mogę zawsze tutaj kopnąć. Skoczek zagrać, on mi kopnie tego. Kopnie mi tego. Tu podważę, pionek mniej. Goniec. Skoczek. Niby bronię jeszcze, ale to jest takie. Co? Tak można. Brzydko się zachował. A zaraz, przecież ja mogę tutaj zbić. Zbijemy skoczkiem. Mało czasu mam. No będzie chyba musiał wybić. Jak wybije, to mam duże szanse zremisować przy równobarwnych końcach. Mam tą piona. Jakoś tak arcymistrz tutaj. No właśnie. Muszę tak trzymać tutaj A3, E4. Ojejku, ale go puściłem. A3 puściłem. Żeby nie przesadził teraz. Właśnie. Wydaje mi się, że przesadziłem nieco. Pionek mniej, ale walczymy. Aj, tam po pionki mi leci. Kurczę, blade. Chociaż to jest bardzo ciężka sprawa. O, rety, ale mnie wygania. No nie, no wtopa. Szkoda. Szkoda, dobrze mi się te partie grało. Jakoś tak bez większej presji, no ale mimo wszystko.
GM to GM. No szkoda, szkoda, bo miałem ochotę tutaj. No zobaczymy, może coś tam było w debiucie. Niech mi tu silnik podpowie, bo tak czuję, że w debiucie było dobrze. Było dobrze w debiucie, słuchajcie. Tutaj zastanawiam się jeszcze nad ruchem C6. Czy ten ruch jest dobry? Do zagrania, tak. B4 słabe? Wydawało mi się dobre. No to są takie symetryczne, że tam. Okej, to dlatego. Ale tu mi się wydawało, że mam spoko, a okazuje. Nie, no jest spoko właśnie. Skoczek C5, skoczek E5 w ogóle, ile tu jest dobrych ruchów. Nie, no tutaj trzeba być troszkę obrytym, tak. Jeśli chodzi o siłę gry, żeby sobie poradzić z arcymistrzem. Na pewno. No H3, tak, zbędne. Czyli jednak nic takiego jakiegoś wielkiego nie było w tej pozycji, jak widać. Ale też nie było źle, oczywiście. Jeszcze w ogóle bardzo ciekawa końcówka tam była. Przypuszczam, że do uratowania, że to wszystko jest około remisu. Na tym czasie, oczywiście, bo w partii klasycznej to jest już inna historia. B5. Tylko liczyłem w ogóle zbicie, nie wiem dlaczego, no ale dobra. Tutaj, tutaj, no już jest biały, już ma gorzej. Okej. Tutaj chyba popełnił błąd, tak. On popełnił błąd, teraz E5 jest błędem, po prostu biorę pionka, no i dobrze, tak. Goniec C7. Teraz E4 poszło, skoczek. F3 trzeba było grać. Okej. No pionek więcej. Tak. To musi być chyba przegrana mimo wszystko, bo tu są jednak pionki, które są potencjalnie słabymi. No ale to jeszcze oczywiście do gry, do próby. No ale ten skoczek, nie, on tylko pilnuje piona. No dobra. Okej, to tak powiem sumienie uspokojone. Co jest? Słabe połączenie. Ej, co jest? Aha, bo ja tu analizę włączyłem. Spoko. Runda już trwa. Ojej, zagapiłem się, słuchajcie. Nie kontroluję czasu. Dałem przeciwnikowi prawie minutę fory. Zacznę analizować, to wiecie, czas leci. No dobra. Gramy. C6. Będziemy tutaj. Aha, w ten sposób. No to tutaj. F4 jest dobra placówka. Od razu tam zagram. Okej. Wprowadzamy. Jakiś B5 pewnie tu jest ok. Teraz tu mi będzie wisiało. Wisieć może, okej. Zagrajmy F5. Jestem bardzo zadowolony z tej sytuacji. O, jeszcze wieża C8. Prawda? Tak można? To B4 idzie tutaj. W ogóle czarne stoją fantastycznie w tej pozycji. Tylko, że to, że stoją fantastycznie, to wiecie, że jeszcze nic nie znaczy w moim przypadku. Dobra, lecimy tutaj. G5 w sumie można było. No ale tak idę trochę na ostre tutaj granie. Dobrze. Tu wisi, ok. Tak po prostu. Tu wisi. No
No dobrze, G5 zagrajmy, skoczka tutaj wstawić chcę na E5, pewnie weźmie mi tego pionka. Hetmana nie, na razie hetmanów nie będziemy wymieniać. Teraz on mnie będzie atakował. Tu jest w ogóle strzał na F4, teraz dopiero dostrzegłem. Król F8 zawsze działa, nie? Ale się porobiło, no taka dobra pozycja. Dlaczego tak pędziłem? Zawsze to samo. Wybije, tu mi wybije na D6. O, niech wybije. Czy ja mam tutaj coś do powiedzenia? Taki ruch mi się podoba na zaostrzenie pozycji. Coś grozi? No nie wiem, spróbuję tak zagrać, zaostrzyć nieco. Trochę intuicyjnie. Gdzieś tam strzał. Niezbyt wygląda to dobrze, niestety. Zbił, tak po prostu. Nie bał się. I nie pytał o zgodę. I będzie tutaj z taką opcją. On goniec C4 pewnie zagra. Dobra, zagrał. Pytanie, co dalej? Spróbuję hetmany wymieniać tutaj, jakiegoś piona zdejmę może tu. Nie widzę za bardzo jakiejś sensowniejszej gry. Wybić, wybić. Okej, tu mi chce wjechać. Słusznie. Źle się dzieje w państwie duńskim. H4, nie wiem co po H4, ale mimo wszystko tak gram. No. Bierze D7, jeszcze lepiej. Czarne chmury nad czarnymi, jeszcze mniej czasu. Dobra, trzeba tutaj wybić za chwilę. Przecież to też nie da za dużo. W ogóle mało co da. Aha, tutaj i wybicie jakieś tam. Coś tutaj, jakieś może ratunki się zadzieją. Na D8 zagra. Tu jest mat w ogóle, bo nie widzę. Mata chyba nie ma. Jak zagra na D8. Skoczek broniony. Ostatkiem sił tutaj broni króla. Wieża też na straży, dobrze. Czasu mało, u niego coraz mniej, ok, to mi się podoba. Tak po prostu wziął i nie pytał. Ok. Ojejku, podstawka. Ojej, mogę zbić hetmana. A, to bez znaczenia. Nie widział, nie widział, ale mam fart. Masakra. Jaki fart, słuchajcie. To jest głowa mała. Farta trzeba też w życiu mieć. Wtopa była, ale jest zwycięstwo. Punkt to punkt. Za 3 tygodnie nikt nie będzie pamiętał. Masakra. No dobra. Czy chcesz wycofać się z turnieju? Nie chcę. Chcę wycofać partię z pulpitu, bo była brzydka. To znaczy, powiem tak, z debiutu byłem bardzo zadowolony, ale jak to zwykle u mnie bywa, jak mam za dobrze figury rozstawione po debiucie, to potem wiecie, jak się dzieje, nie? Ważne, że jest punkcik i lecimy dalej. Soczyste 2 punkty, jest dobrze. Tak
Tak, to było takie wyjście z wora, że głowa mała, to prawda. Było wyjście z wora, mega. No, ale przyciąłem czas nieświadomie. No dobra, czekamy sobie na rundę numer 4. Jest w porządku, dwa punkciki wleciały, jest ok. Ważne, żeby jakąś taką fajną partię rozegrać, żeby ona była taka, wiecie, równa. Tego brakuje. Przynajmniej mi. Ale to są internetowe rzeczy. W ogóle pytanie mam, czy ktoś z Was się wybiera na Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych do Katowic w 17-19 grudnia? Dajcie znać. No ja się wybieram. Fajnie będzie sobie pograć na żywo w Blica i właśnie w szybkich. Czarny pas w wychodzeniu z wora. To chyba ten jeszcze lepszy. Nie wiem, jakie są lepsze pasy niż czarny, ale. Tak, to prawda. Ale na Mistrzostwach Europy, słuchajcie, może grać każdy. To jest turniej otwarty. Właśnie bardzo dużo takich, powiedzmy, osób. No. Nie chcę mówić amatorów, no ale no, powiem w ten sposób. No gra, zapisało się również. Tam właśnie stosunkowo mało arcymistrzów, jak na takie poważne zawody jest. O, super, spadł śnieg. Żona nie puści, bo trzeba sprzątać, no ale jak to w tydzień to jeszcze można tyle nabrudzić. Nie, no ja sobie zdaję sprawę, jak ktoś nie może, to wiadomo, no ale jak ktoś się wybiera, to zapraszam. Jeszcze są pewnie jakieś tam miejsca, 400 miejsc dla Polaków jest, także na czas arbiter można się pewnie jeszcze zapisywać. Gramy też w Spodku, więc dużo miejsca będzie na szachy. Czy są tu jeszcze jakieś gry? Bo nie widzę, jakieś się kończą. Coś tu jeszcze się kończy. No to jest oczywiście typowy remis. Wiadomo, że strona z przewagą, ze skoczkiem może sobie jeszcze próbować grać. Kiedyś w ogóle w partii klasycznej wygrałem końcówkę wieża na skoczka, co jest oczywiście też totalnym remisem. No ale to przeciwnik nie wiedział, chyba że się reklamuje takie rzeczy, a że były to rozgrywki drużynowe, no to co ja miałem do stracenia przecież. Okej, mamy arcymistrza, świetnie. Drugi to silny arcymistrz, fajnie, z takiej wyższej półki. Cieszy mnie to niezmiernie. D4, lecimy. Dobra, czyżby Greenfeld. Zagrajmy sobie najpierw w ten sposób i teraz H4 wrzućmy. Zobaczymy, jak sobie przeciwnik tutaj będzie to rozkminiał. Goniec F4. Okej, wybitka poszła. Coś tu chyba źle pograłem. No takie A4 może. Tak. Okej, próba wymiany w ten sposób. Nie chcę. Tutaj jakieś chocki, klocki. Można było zbić. Tu mi coś wchodzi, nie? Co on w ogóle gra? Czy coś mi grozi? Powiedzcie, bo nie rozumiem tego. Aha! To już teraz widzę. Spoko. Jakość mnie, dzień dobry. Dobry jestem. Taki ruch grozi. Groził. Jakość mniej. Można grać. Słuchajcie, tutaj jakiś goniec C7. Jak tu hetmana by złapać? Co? Tutaj? Zagrajmy tak, bo ja mam chytry teraz plan. Żeby zagrać E4, skoczek H2 i G4. Złapać go tutaj. Dobra. No to co? Mam cię po tym ruchu. Koleżko, jak mnie zbijesz, to ja ci zbiję gońca. Dobrze, sprytnie zagrałeś. Tego nie widziałem. To się przyznam bez bicia, że tego nie widziałem. Ale nadal jest bardzo ciekawie. Przynajmniej jest ostro. Co lubię. Jak mi weźmiesz, to wezmę tu. Dobra. Król niby odkryty. Tylko czy mi to coś da? Ale się porobiło. Bardzo ciekawie się porobiło, tylko że kwestia wykorzystania tego, czy to jest w ogóle szansa na wykorzystanie tego. Nie wiem, wyprowadźmy wieżę. Nie wiem, co grać w sumie w tej pozycji. Jest jakość mniej nadal.
Tutaj kopnę D5, żeby wieżę otworzyć. Ale spryciula, naprawdę. Za gościu się nie szczypie, nawet za bardzo się też nie zastanawia. Wchodzimy skoczkiem. Teraz mi wybił, ok. Kurczę, nie widziałem tego. Masakra, tego nie widziałem. Muszę tak. Sporo czasu mi leci. Nawet jak mu tu zbiję, to będzie miał dużo pionków. No ale chyba muszę to zrobić. Nie mam wyjścia, muszę to. Tak zbiłeś? A to jestem teraz zadowolony bardzo. Hetman B6 wieża. No tak, tak, ja to wszystko rozumiem. Dobra, mało czasu mam, muszę się streszczać. Królem po prostu muszę teraz spróbować zejść. Tylko nie za bardzo nie mam dobrych. O, teraz gramy tak. Okay. Skubany dobrze gra. Próba wymiany hetmanów. Ile mam pionów mniej? Dużo. Dużo mam pionków mniej. A będzie jeszcze więcej. Niestety. A z tej strony mnie teraz ciśnie skubany. No dobra, jest po mnie. Nie, jeszcze nie jest po mnie. Jest po mnie. Nie, nie jest. Jeszcze tak. Jest po mnie. Kurde, dobry jest, no. Trzeba przyznać. Nie mam szans. No nie, no bo tutaj grozi. Masakra. Ej, tu mnie zbije. Ale fajna partia. Kurczę, szkoda. Szkoda, bo już, bo fajnie, fajnie się to mi grało. Okej, trzeba poddać. Naprawdę mi się to grało bardzo fajnie. Dużo takich, znaczy no silnik pewnie mnie zweryfikuje tutaj. Ostro to zrobię. Mi się bardzo podobała ta pozycja. Serio mówię. Goniec E5, tak. Tutaj tak naprawdę się zaostrzyło. Mogłem od razu goniec C4, bo myk polega na tym, że jak on zbije skoczkiem, to gram hetman D2. No, za szybko po prostu zagrałem hetman D2. A tutaj to już wiecie, o co chodzi. No, podstawiłem na C2, mówię, nic nie ma. No, jak nic nie ma, jak jest. Także to poszło szybko. Nie zmienia to faktu, że nadal jest tutaj ciekawie. To chyba większych błędów nie ma. Co? E4 trzeba było grać. Goniec G4, skoczek H2, to co widziałem. To dopiero potem odejść gońcem i tu atakować. Zobaczcie, jaka ocena pozycji się zrobiła fajna. A ja sobie to wymyśliłem w innej kolejności. No w każdym razie to poszło dobrze tutaj. Tutaj wszystko działa. Szacha dał. Tego nie widziałem, ale wszystko się zgadza. Skoczek E4, hetman E3. Masakra, pokazuje przewagę białych, prawda? Zobaczcie, jak dużo, tylko kwestia... Koniec F7, ale sprytne zagranie. Masakra. Zobaczcie, bo jakby król zbił, tak w pamięci, to hetman B3 i wchodzę hetmanem na E6 z matem. On by musiał, ale bym go zaskoczył. Sam bym się zaskoczył. W ogóle goniec F7, jaka petarda by była. No ale kto to widział? A jak odejdzie król, to odchodzę gońcem, król zostaje w centrum, jakieś tam takie rzeczy się by działy. No dobra, ale pograliśmy jak pograliśmy. Hap, hap. D5. No tak na zadymę mocno. F3, no tutaj jest to już fatalnie. Jak widać, wzmocnił sobie centrum. No to musi... powiedziałem, że byłem zadowolony, ale tutaj faktycznie jest ciężko. O rety! Zobaczcie! Hetman E6, dlaczego ja tego nie widziałem? On by musiał wybić, skoczek wybija i są widełki.
Wprawdzie on ma dużo jeszcze pionów, ale zostaje z figurą. Masakra. Przeciwnik grał mega niedokładnie. W ogóle z kim ja grałem? Pomijam fakt, że ja grałem bardzo słabo. No jakiś Francuz tam taki do wzięcia, no. Spoko. No tak. Wykorzystał wolne pionki. Szybko grał, bardzo szybko grałem. Raczej to już top. Dobra. Okej. Ale fajna partyjka. Jestem zadowolony z niej, mimo porażki. No, bo zawsze było fajnie wygrać, ale trudno. Jeszcze dzisiaj arcymistrza jakiegoś musimy dorwać, bo jest blisko, słuchajcie. Czuję, że jest blisko. To przejść we Francji? Łe. Coś tam grano. Dobra. Teraz po czwartej rundzie jakaś tam króciutka zawsze przerwa chyba się dzieje. To jest dobry moment na pospamowanie was troszeczkę. Zapraszam na kanał Chess Memories. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam. Subskrypcje na początku troszkę dają więcej niż na końcu. Więc jak ktoś ma ochotę tam coś poszperać, zobaczyć, czy mu przypadnie do gustu, napisać komentarz z jakimś feedbackiem, to będzie mi bardzo miło. Dzięki, Prodziekanie. Ja to przejść w Polsce chyba od końca. No, kiedyś w top 100 byłem, to prawda. Nawet w top 90. Dobre czasy kiedyś były. No, trzeba wrócić, ale teraz trzeba mieć z ranking z 2380, żeby coś takiego zrobić. 200 punktów. Bardzo fajny turniej w Kętrzynie się szykuje, moi drodzy, w grudniu. 27-30 grudnia. Dla osób do 1600, czyli do trzeciej kategorii i od trzeciej kategorii. Są dwie grupy, no i jest grupa do lat 10. Bardzo fajne warunki, z basenem, na miejscu wszystko, nie można w kapciach iść na rundę, także spoko, zachęcam. Są komunikaty zapewne na Chess Arbiter. Sam zamierzam wziąć w nim udział. No i tak po prostu spróbować sobie zagrać troszeczkę w teoretycznie słabszym turnieju jak dla mnie, jeśli chodzi o ranking. Chociaż jeszcze zobaczymy, kto się dopisze. O, super, to kiedy masz swój turniej? Chwal się, Prodziekanie. W lipcu, tak? Coś tam o w lipcu mówiłeś, tygodniowy turniej. W Gdańsku, no to w Gdańsku to pięknie sobie pohasać latem. No, cześć, Tymo. Dobrze, idzie 2 na 4, dwie porażki z arcymistrzem póki co. No, ale była walka jakaś tam fajnie w sumie. 2 na 4 póki co. No, chciałbym tutaj troszeczkę zawyżyć niż 50%, no ale to od chcenia to wiecie jak jest. Trzeba to zrobić, po prostu trzeba to zrobić. Wszyscy grają Title Tuesday. Chwila ciszy też może być, słuchajcie. Jak macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Także możemy sobie chwilę pogadać, zanim runda nie ruszy. Zawsze po czwartej i ósmej rundzie są takie króciutkie weryfikacje. Wewnętrzne, czeskomowe. 15.07.24.07. Gorąca data, że tak powiem. Bardzo dużo turniejów w tym okresie się odbywa. Ale to jest chyba po Najdorfie, bo Najdorf zaczyna się prawdopodobnie w Warszawie. No, a może się nałożyć. Chyba 9 zawsze się zaczął, czy 8. A może jest na styk w ogóle to zrobione. Czy trzeba należeć do klubu? Nawet jak ktoś nie należy do klubu, nie jest w żadnej ewidencji, to jak przyjedziecie na turniej, to sędzia na miejscu wam to wszystko klepnie w jakiś tam sposób. Nie wiem, jak to teraz się obchodzi, ale to nie jest jakiś problem, jak ktoś nie jest w klubie. Na pewno gdzieś tam będziesz przynależał w ewidencji. Nie znam się na przepisach, także nie powiem. Akurat sędziowanie mam... Przepraszam, troszkę jestem przeziębiony. Z sędziowaniem mam no mało do czynienia. Czy ja liczę na coś w mistrzostwach w Katowicach? Nie, no jadę po prostu tak... wziąć udział, to są mistrzostwa Europy, wiecie, to w CV zostaje. Grałem już wiele razy w tych zawodach. No, na pewno chciałbym być w pierwszej setce,
Może pierwsza pięćdziesiątka byłaby to bardzo dobrym wynikiem, ale tam jest blitz, tam będą szachy szybkie. No też na żywo, to też inaczej. Widzi się człowieka, wiecie o co chodzi. Też człowiek jest głodny troszeczkę gry na żywo, mimo wszystko. A w Katowicach nie miałem okazji jeszcze zwiedzić Starego Miasta w ogóle, także też myślę, że tam się znajdzie czas na jakieś tam spacery, coś tam zobaczyć. Zresztą w grudniu fajna aura. I tyle. Wiesz co, progres w blitzu, a w szybkich, no to są dwie różne sprawy. No, niektórzy mają predyspozycję do bardzo szybkiej gry, niektórzy do mniej, no wiadomo. Deszcz albo będzie padał, albo nie będzie padał. No, to jest kwestia wszystko czasu. Na szachy trzeba niestety czasu. No słuchajcie, to nie jest tak, że od razu. Znaczy, jak się zaczyna grać od bycia bez kategorii, no to ten progres może być dosyć szybko zrobiony. Do trzeciej kategorii, czy niektórzy do drugiej dosyć szybko dochodzą, a potem to się już troszeczkę zatrzymuje i to nie jest takie proste, bo ten poziom jest już wyższy i żeby zaprogresować, to trzeba troszeczkę więcej nad szachami popracować, bo inni również to robią. Czy GM w Polsce żyją tylko z szachów, czy to wciąż tylko hobby? Zależy, którzy arcymistrzowie, ale myślę, że praktycznie wszyscy GM-owie z samej gry coś tam zarabiają. Nie wiem, bo nie jestem arcymistrzem, ale same ligi zagraniczne. Arcymistrz zawsze zagra w jakiejś lidze zagranicznej, a w lidze zagranicznej płacą, no. Plus jakieś treningi pewnie. No, treningi to w zasadzie na każdym przekroju można robić. Czy będą wrzucone codziennie na analizy z meczu Mistrzostwa Świata? Tak planuję. Aczkolwiek nie wiem, czy wszystkie, to wszystko zależy, czy będzie ciekawa partia. Na pewno na Chess Memories te partie będą wszystkie, niezależnie od wyniku. Ale no planuję. Mam nadzieję, że partie będą ciekawe, nawet remisowe. No bo to jednak jest duże wydarzenie, mimo wszystko. W pół roku z 1000 na 1850. No to ładnie. To jest taki poziom pewnie czwartej, trzeciej kategorii, trzeciej bardziej. Dość długo ta przerwa, słuchajcie. Nie możesz ruszyć z 1350 i wyżej przez długi czas. No tak, to bywa. Trzeba grać, rozwiązywać zadania, grać. Nie poddawać się przede wszystkim. Ta determinacja jest ważna. Ilu ja ludzi, słuchajcie, w życiu spotkałem już, którzy za młodu, powiedzmy, grali w szachy, nawet nie za młodu, potem przerywali tą swoją, powiedzmy, pasję, tak, mówiąc w cudzysłowie, i wrócili do szachów i oczekują, że będą świetni. No niestety. Czas robi swoje, jak się nie ćwiczy. W pół roku z 1000 na 1800 to jest całkiem spoko. Z 2000 na 2800 to by było bardzo trudno. 2 na 4. Póki co. No tak się trochę przeziębiłem, ale to spoko, to jest tylko taki lekko przytkany nos. Czy polecam? Ojej, tak, książka Obrona Królewsko-Indyjska Gufelda, ta zielona, bardzo polecam. O matko, bardzo, bardzo, jest fantastyczna. Spokojnie, proszę ją spokojnie czytać sobie. Zdelektować się każdym wariantem, każdym zdaniem, które tam jest napisane. Ja ją ze dwa razy chyba zrobiłem. Z wielką radością i satysfakcją i chęcią i w ogóle pyszna, pyszna książka, że tak powiem. Kysiot jest na straży, tak? Zbyszek ma 3, a reszta po 2. Wszystko wie. Dobrze, dobrze, Kysio, dzięki, dzięki. Brodaty Damian z turnieju. Coś tam chyba kojarzę, ale nie wiem, czy to ten.
Witam cię. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Mamy mistrza międzynarodowego z Białorusi. Spróbuję troszeczkę szybciej pograć, żeby ten czas był na myślenie w ważnych momentach. Znowu E3, dzisiaj już tak grali. Co to za nowa moda? Teraz troszkę poprawię. Mam nadzieję. Sprytne zagranie. Tak, zagrajmy od razu. On pewnie przepcha. Tak można? Kombinujmy. Potem D6. Jakiś E5 nawet może bym zagrał. D6, E5. Tą koniec B7. Ok. Tak, żeby zbić i zagrać tam. Takie są szachy, słuchajcie. Ciekawe ciekawostki. Może D5 po prostu. Potem tak, tak. E5. Skoczek B3 oczywiście tu chodzi po głowie prawdopodobnie. E4, goniec E2. Skoczek D7 trzeba będzie zagrać. Dobra, będzie dobrze. Może tu coś kombinuję. Też jest jakaś opcja. A to zbijemy to gońcem. On zbije E4, goniec E2. No właśnie. Tak, tak, tak. No dobra, tego pionka wezmę za gońca. Zagramy E4. I skoczkiem wezmę piona. No i spoko. Pion jest pion. Dobra. Trzeba to zbić hetmanem. No tak, zaatakował, miał prawo. On F5, aby bronić. Podoba mi się ta pozycja. Jest pionek więcej, po prostu. Zgoda. Pełna zgoda. Bierze D8. No dobra, skoczek. Skoczek oczywiście na D4 może zagrać. Czy taki ruch jest spoko? Nie wiem. Nie będzie tak. Skoczek B5 mam tu. Czego? Tak zagrałeś, mój drogi przeciwniku? Okej. Może H5, żeby skoczkiem się zaczepić nieco. A tutaj to... Nie, tu nie może zagrać, dobra. Myślę, że skoczek do centrum, nie? Troszeczkę wspomóc tutaj swoich kolegów po branży. Z branży. Kolegów z branży. Dobrze jest. Jest dobrze. Pionek więcej, na spokojnie. Okej, okay, no to co? Na B4 i na D3 się będziemy pakować, jak przeciwnik pozwala. Pion jest pion. Dobra. Zagram tu, to mi zwiąże. Okej, okay, może związać. Z drugiej jednak strony. Nie no, nie ma się co dłużej zastanawiać. No zagrajmy tak.
Może związać pionek zawsze broni, sobie hetmanem odejdę. No dobra, no bo sobie odchodzę. Dobra, to była pierwsza myśl, więc tak zrobimy. Nie będę nawet kombinował. Okej, okay, on się tutaj coś boi. Słusznie. Niech będzie tak. Tu jeszcze jest jakaś opcja ciekawa. To jak nie zbił. Nie zbił. Ja tam... Aha, zaraz, nie mogłem zbić. Dobra. A teraz tak? Czy to się trzyma? Tu. A tu? Gdzieś tam odejdzie. Zmę tu odejdzie. Nie za bardzo to się trzyma. Nie chcę to za bardzo ryzykować w tej sytuacji. No dobrze. Weźmy tego skoczka. Weźmy po prostu pionka. Dwa pionki i trzymamy pozycję. Wybije wieżą. On do końca. Tak jest. No to co? Cyk. Aha, hetmany. Okej. Okay. Hetmany zostaną. Hetmanówka. No dobra, hetmanówka jest, to hetmanówka będzie. Z pionkiem więcej. To może być remis teoretyczny, ale z pionek więcej czasu. Tego troszeczkę praktyczniej trzeba podejść. Tutaj zagramy, żeby mieć diagonalę swoją. Chociaż mogą dać szacha w sumie. Tak, gryźmy. Wybijemy. Jeszcze widzę. Mam ten komfort, że mogę próbować wymienić hetmany. Troszkę wyżej pionka postawię. Ok. Troszkę wyżej króla. Szach. No, trzeba uważać. Chciałbym za bardzo króla odkryć. Okay. Tam mi teraz będzie chciał wejść. A tu szachy, jakieś szachy istnieją, dobra. Okej, to już jest bezpieczna pozycja na tym czasie. Mamy to, moi drodzy. Dosłownie za 3 sekundy do was wracam. Może za 5. Jest, zwycięstwo, dobrze, 3 punkciki wleciały, mistrz międzynarodowy. W miarę dobrze wyszło, jakieś takie debiuty z kosmosu, ale wszystko podziałało. No i spoko. No to czekamy sobie na... Co, gry się wszystkie skończyły? Nie, jeszcze coś trwa, widzę, tu już mnie nauczyliście, jak włączyć. No, to jest też teoretyczny remis, na przykład. Co tutaj piszecie? Przyszedłeś z YouTube'a. Bardzo się cieszę. Witam cię serdecznie. Ten Annavelem. Annavel był do wzięcia. Tam do... No ze mną widać nie grał jakoś tam super mocno. No ale wiecie, no arcymistrz to arcymistrz. Za darmo nie dają.
Mam ochotę zdobyć wyższą kategorię, tylko to jest piekielnie trudne w mojej sytuacji. Czas przede wszystkim, treningi, dużo pracy, życie rodzinne. No, to są może nie przeszkody, ale to nie ułatwia zrobienia kariery szachowej na tym poziomie, który bym chciał na pewno. Więc to jest kwestia właśnie wyboru. A wybór jest oczywisty. No, mistrzem międzynarodowym za wszelką cenę być nie muszę, aczkolwiek chciałbym bardzo i jeszcze o to zawalczę. To nie jest tak, że ja się poddaję. Spokojnie, spokojnie, tylko zacznę może mniej o tym mówić, a więcej coś robić. Także do 60 zdążymy, słuchajcie. No tak, tu panowie sobie mogą jeszcze skakać, skoczki mi wierzą. O, i widzicie, mamy widełeczki. Remisik. Spoko. No to zaraz runda kolejna. I już mamy rundę kolejną. Mistrz FIDE z Armenii, mistrz FIDE z Armenii. Lecimy ze swoim agresywnym D4. Może bym po prostu zagrał po ludzku jakiś debiut w końcu. Czy wybije? Czy oni są na to gotowi? Nie są. Witam, witam, witam wszystkich, witam. Kusi mnie, żeby zbić z jednej strony, ale nie są to schematy, które bym chciał. Wolałbym właśnie chyba przepchać tu pionka póki co. Teraz będziemy kombinować. No niech będzie tak i tak. Po prostu. I F4 będę chciał zagrać. Chociaż może nie od razu, bo tutaj mi zbije i skoczek wejdzie na E5 fajnie. Na razie mam czas na to, jakby co. To jeszcze można zaplanować B4 w ogóle z drugiej strony grać. Zaplanujmy sobie A3 w takim razie. On tu kombinuje, widzimy oczywiście. Tak, tak, chce mi dać tutaj mata na gońca. H3. Tu zagramy sobie. To jego skoczki tak dziwnie stoją w tym momencie. Jakoś tak przeszkadzają mu w zagraniu F5. Znaczy teraz nie może, bo oczywiście hetman, ale... ciekawe jak to rozwiąże. No ja będę tu próbował grać. Czy nawet nie chcę, żebym tego rozwiązywał. Niech sobie tutaj podrepczę w miejscu. Czasu nieco więcej. To jest dobry znak. A jednak... poszedł na to. Poszedł na to. No z miłą chęcią zbiję. Tak, będę bronił pionka. Dobra. To teraz, aha, tutaj. Sprytnie, sprytnie. Zagrajmy tak. Sprytnie, sprytnie. Okej. Okay. Czegoś mi tu brakuje w tej pozycji. Tego ruchu prawdopodobnie. Sprytnie się rozwiązuje. No dobra. Skoczek A4 tutaj jak zbiję, zbił tego, jednak chyba mogę zbić hetmanem. Chyba mogę hetmanem to wybić. Tak nieco mi się nie chce, ale chyba muszę, bo chcę tutaj kopnąć. Dobra,
Zawsze mogę tak zagrać, go postraszyć. Tak w ogóle chyba muszę zagrać. Zejść od tego gońca. Potem F3, król. Gońca przerzucić. Spoko. Coś mi tutaj już niby świta, tylko jeszcze nie wiem co. A, hetman nie ucieknie. Nie mogę tak za bardzo grać. Tutaj spróbujemy uderzyć z drugiej strony na chwilę. W zasadzie niech to sobie stoi póki co. Może jakieś kopnięcie jest na E5, nie wiem tego. Za mało czasu, żeby to dobrze przekalkulować. Trzeba raczej próbować zagrać praktycznie. Bierze B1, żeby tam próbować męczyć po linii. No dobra, on mnie tu odgania, słusznie zresztą. Wracamy. Słusznie zresztą. No tak, zaraz sobie spróbujemy zagrać. W ogóle może tędy skoczka od razu przerzucić. No myśli, no to niech myśli, no. Myślenie ma przyszłość. Tak, Hikaru to ten, to 187, dokładnie, ten sam rocznik. Okej, okay, przerzucamy skoczkę tędy. Tak troszkę to wyszło, jak wyszło, pogoniec F5 się rozgrywa. Hop. Niech chłop myśli. Tak. Czy ja mogę w ogóle tu zagrać? Pytanie. Tak, mogę. I na G5 wisi. To wezmę. Tam chyba nic nie ma. Mam nadzieję, że nic nie ma. To była taka partyjka w miarę pod kontrolą, w miarę pod kontrolą. Więc jest dobrze. 4 punkty są. Tak, 4? Chyba 4 już. No to świetnie. Wiesz co? Sorry, już zamknąłem tę partię. Nie chcę na razie do niej wracać. Musimy tutaj, wiecie, trzymać energię na następne rundy. Sprawdźmy w takim razie, może... Aha, tu się nie odświeża. Gry. Tutaj jest. Gry. Ale to są moje gry. Aha, poczekajcie, bo mogę to sprawdzić, oczywiście. Teraz mogę tutaj wejść w tę partię. Spoko. W którym ruchu piszecie? W 35. W 35 ruchu skoczek z G na F2. Można było coś zbić i wygrać hetmana? Gdzie? W którym ruchu zdobyć hetmana, nie kumam. Aha, mówisz, żeby zbić tutaj, król zbija, tak? Czyli król, jeżeli skoczek tutaj, to jest takie kopnięcie. Tutaj tracimy hetmana. Więc to nie było takie proste. Aczkolwiek przyznaję się, tego nie rozważałem. Dobra, zamykamy. Runda numer 7, niebawem. Bo właśnie to są takie momenty taktyczne, słuchajcie. No i jak się taką taktykę widzi, no to dobrze. Jak się nie widzi, to tracimy na to czas, czy to wchodzi. I ten czas ucieka, przegrywamy, frustrujemy się. Znaczy, może nie frustrujemy, ale ten czas ucieka przede wszystkim. O, Kysia na straży, pilnuje punktów Polaków. Tutaj jeszcze ktoś pyka. Sprawdźmy, walczą o komplet. Czy już nie? Chyba już skończyli.
No mam nadzieję teraz dorwać jakiegoś arcymistrza. Byłoby fajnie. Wiecie co, ja w ogóle nawet nie followowałem na Twitchu GM Pakleza. Puszczę mu followka, ciekawe czy zauważy. Może ma alerty wyłączone. No ale nie będziemy oglądać przecież polskiego zawodnika w tym momencie. Ten PZ-szach, to wszystko, to wiecie jak to jest. Ciężko się połapać, kto na jakim kanale ciśnie. No wszystko by się przydało, wszystko by się przydało, słuchajcie. Ja jestem otwarty na propozycje, no. Troszkę zawalony robotą, więc sam nie proponuję póki co. Mamy arcymistrza trzeciego dzisiaj zresztą, fajnie. No spróbujemy, Włochy. Dwóch arcymistrzów było białymi, teraz mamy czarnymi, więc może to jakieś przełamiemy, cokolwiek. Tu jeżeli o tych arcymistrzów chodzi. Dobrze, grajmy królewską indyjską. To jest dobra broń. Na arcymistrza. Skoczek D7. Tutaj, hetman E8 było całkiem niezłe. Dobra, jedziemy. Rzucamy się do kartełka. Wybił tak po prostu, się nawet nie pytał. Dobra. Małe zamieszanie, może stworzymy tutaj przeciwnikowi. Okej, to w ogóle chyba wybicie końcem będzie w porządku. Zgoda. Pełna zgoda. Taki ruch mnie strasznie kusi. Puszczam pole. No, król H8, niech będzie. Wydaje mi się, że mam perspektywy w tej pozycji. Wiem, że to może jeszcze za wcześnie powiedziane, ale znaczy, mogę się mylić, ale mi się to podoba tutaj. Taki ruch mi bardzo pasuje, tylko trochę się go obawiam. Tu mi chce wejść. Tutaj wieżę przerzucimy. Trochę wchodzę pod te związania, sobie zdaję z tego sprawę i to może być nieco niebezpieczne, ale zawsze skoczka już tutaj mam na E4. Może teraz zagrać tutaj skoczkę. Niezbyt mi się chyba to podoba. Ja w ogóle wrócę królem, żeby było śmiesznie. I tu jeszcze przepilnuję wieżę. A G4 teraz jest. Nie widział? Może nie chciał. Zbijmy. No i hop. Wymiana potem na D4. Teraz on mi zbije. Może ja tu powinienem najpierw zbić. Powinienem chyba zrobić. Nie, ja chyba podstawiłem coś w tej sytuacji. Hetman zbija. Muszę wybić, tak. Stracę pionka. No właśnie. Tak po prostu weźmie mi pionka. Na czysto weźmie mi pionka i będzie ciężko. Zbyt łatwo mu oddałem tę pozycję. Dobra, jakieś P6, nie wiem. To
grać w tej sytuacji. Szkoda, bo tak się troszeczkę to wszystko tak poupraszczało na korzyść przeciwnika. Jakiś sztuczek będziemy próbować oczywiście. No, skoczek C3. Będę musiał wrócić. A potem jakieś tutaj opcje pułapek. No, dobra, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jakieś pułapeczki może istnieją. Jeszcze ich nie widzę, ale... Dobra. I co? I teraz tu... Aha, wymieni mi hetmany na F6. Muszę wrócić chyba. Sprytnie, sprytnie. Szacha bezlitosnego dał bezlitosnego szacha. Ten szach mu tutaj pomaga? Mi raczej pomaga, bo króla troszkę wprowadzam bliżej. Okej. Nie wiem, czy dobrze czynię, ale spróbujemy swoich tutaj sił. Jeszcze jednego szacha. Może jakiś remisik chudy. Chudych remisów nie będzie. No ale niech coś gra. To on musi coś wykazywać. Jakieś takie ruchy możemy próbować. Jak skoczek odejdzie, to jakieś pułapki. Może tutaj coś. Ojejku, skoczek gdzieś z tempem idzie z szachem. Tego zapomniałem o tym. Ale może nic nie działa. Skoczek F2 ewentualnie. Wszystko się chyba póki co trzyma. W ten sposób pikosi. No dobrze. Ma prawo. Mogę wymienić i walczyć o remis, nie? Zobaczmy ten remis bez tego pionka. Niezbyt mi się to podoba, ale co ja mogę zrobić? O kurczaki, ale mnie zrobił. Ale mnie zrobił. Mata dostaje jeszcze tutaj. O, szkoda, że nawet pół punktu nie urwałem. No dam mu temu przyjemność dania mata, no dam. Szkoda, 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 szkoda. No muszę zerknąć niestety tutaj na silnik, bo było bardzo dobrze, uważam. No magia arcymistrza dzisiaj nie jest jeszcze przełamana. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, pomijając debiucik, to tutaj wydaje mi się, że względnie było ok. Po prostu walnął na F5, F4. Spoko. Silnik podpowiada, żeby tutaj zbić. No dobra, no to takie chyba dobre zagrania są w sumie wszystkie. Król H8 niezbyt tutaj. Ktoś może w tej sytuacji lepszego zagrać.
Aha, hetman G7, no tak. Nieco wymusić. Gdzie ja widziałem remis? Ale wiesz co, no chodzi o to, że większe szanse może w skoczkówce, no ciężko stwierdzić, no możliwe, że jest przegrana, ale co tam było innego do zagrania tak naprawdę, nie wiem. Gdzie widziałem remis? No ja tak sobie gadam do siebie, topciu. Tak to już jest w tych szachach. Mała złość sportowa, tutaj chyba przesadziłem, chociaż nie, dobrze. No jest pionek, tak. Czy tam jakiekolwiek szanse były na cokolwiek? Czy on się gdzieś pomylił? Chyba się nie pomylił nigdzie. Tutaj coś innego pokazuje silnik. Goniec F5. Taki plan. Z pokorą trzeba było próbować wymieniać troszkę na innych zasadach. Okej, wow, G4 w ogóle wygrywał. Nieźle. Chodzi o to, że tutaj skoczek jest w pułapce, a tu odsłony skoczek w odpowiednim momencie ucieka. Bicie, bicie, aha. Skoczek F7, a tutaj szanse małe, król za daleko. Tempo jakieś miałby mi tutaj. Może, może. Tak. A to i tak tutaj będzie tempował na pewno. Król F8 nawet nie działa. Dobra, po partii. To jest po partii oczywiście. Spoko. Ojejku, widzicie? Widzicie, o co chodzi? A zdążyłem, zdążyłem, zdążyłem. Kobieta, no świetnie. Znaczy dobra, nie patrzymy, że to kobieta. Gramy. Szybko ta runda poszła w ogóle. Zagramy tak, oddam mi tego pionka, niech sobie go bierze. Skoczkiem nie wyjdzie na F6. Jest, dobrze. Dobrze, tak. No i skoczek E4. No i mi się bardzo podoba. I tu goniec G5, goniec F6. Dajemy za chwilę mata, hetman C2, hetman H7. Tak będziemy grać. No oczywiście żartuję. To nie jest takie łatwe. Może być H6 zagrane, tutaj też A3 go nieco odejdzie tędy, bo nie ma ucieczki po diagonali, więc to chyba wygląda dobrze. Jakiś skoczek D6 zawsze. No w każdym razie na pewno są tutaj, jest perspektywa gry za tego pionka i za tą słabość na D4. Ale ja takie rzeczy lubię, szczególnie w blicach. No i niech myśli. Aha, goniec wróci na E7. Słuszna twoja racja. Hetman C2, będziemy próbować sztuczek. Jeszcze jakiś, no właśnie, jakiś tutaj ruszek. Spróbujemy nadgryźć nieco. Chociaż ruch B3 był też ciekawy. Nadal jest, uważam. Nie wiem, czy ja się chcę tam plątać. Prowadźmy wieżę. Wieża się zawsze tutaj przyda. Słusznie. Dobra. Zagrajmy normalnie, czyli tak. Chociaż można było przerzucić gońca przez D1 i na C2. Teraz tak patrzę, taki plan można było zastosować, ale może to nie ucieknie. Chcę hetmanem gdzieś tam zagrać i sobie tam gdzieś poszaleć. Ewentualnie skoczka wstawić na H5. Też próbować nadgryzać przeciwniczkę. F5, czyli to wymusiliśmy troszeczkę, żeby spróbować osłabić. Tylko pytanie, czy to jest osłabienie dla niej, czy dla mnie. No ale koń E5 na pewno stoi dobrze. Okej. No taki ruch na pewno trzeba zagrać w moim odczuciu. Spoko.
szokujące nieco. Zagranie. W ogóle hetman e2 z opcją tutaj zbicia i na e6. Dobra, hetman e2. Dobra. Tak też chciałem nieco, żeby tak było. To jest słabość. Kwestia wykorzystania. Jej koniec też nieźle się ustawił. Spróbuję zadziałać magią więcej czasu. O, to ja mam, chyba mam taktykę. A nie, tutaj hetman bije, tutaj na e6, koniec. Ale tak, aż się chce rąbnąć na c6. Strasznie się chce tam zbić. Dobrze, ale zagrajmy inaczej. Zagrajmy tak w ogóle, niepostrzeżenie. Tutaj wiem, że wisi, ale już coś tam się pojawia, już tutaj się coś pojawia. W ogóle tutaj już się pojawia opcja bicia. Ajajaj, już od razu można było pewnie zbić na b5. Dobrze gra, ale gra dobrze. Dobra, próbujemy jakichś tam swoich dzikich tutaj manewrów. Aha. No, przecież tu trzeba kopnąć. Dobra, zamykam oczy i robimy na h6. Czy coś będzie? Nie wiem. Pewnie nie, ale trzeba próbować. Jak nie teraz, to kiedy? Dobra. Tutaj trzeba. Wieża ta E1 zagra. Zgoda. Pełna zgoda. Aha, czyli taka wymiana tutaj może nastąpić. Muszę chyba się na to zgodzić i wziąć tutaj na c6. Jest figura mniej, ale jest trochę pionków. To jest plus. Chyba mamy go. Mamy ją. Właśnie, zaczyna się festiwal podstawek. Także warto było zagrać agresywnie. Dobrze, mamy to, słuchajcie. Mamy to. Dobrze jest. 5 punktów w ogóle jest. Która tu w ogóle była runda już? 8. Jeszcze 3 partie. I mamy 5 punkciorów. Jest spoko. Czy słyszałem w nowym filmie szachowym mecz Karpow-Korcznoi? I nie słyszałem. To jest taka nowość, czy już troszkę to jest na rynku? Nie mam pojęcia. Mogę zobaczyć tę partię z silnikiem. Mogę, bo tutaj się troszkę działo. Muszę uważać na to, żeby nie przeoczyć rundy. Aha, czyli już źle zagrałem. Goniec E2 teoria. Spoko. Ja tu przyznam się, aż tak teorii teraz nie znam, po prostu zagrałem to na totalną czujkę. Ale mi się podobało. No i tutaj H6, A4. O4 szkoda czasu. Wiecie co, myślałem nad ruchem G4, żeby zagrać. Tylko nie w tym momencie, ale coś takiego mi świtało w głowie. Teraz w ogóle chciałem zagrać G4. Czy to... To jakiś sens tego był, jak widać. No tutaj stoję niby gorzej, bardzo, w tej sytuacji. Tutaj goniec B7, czyli jak wyniki w Olsztynie. Znaczy ja byłem trzeci, ale oddałem trzecie miejsce, bo tam pucharki były przyznane dla zawodników, nie dla mnie.
A Mariancello, który był, nie wiem, powyżej połowy stawki na pewno. Czy w połowie stawki, nie mam pojęcia. Wyniki nie są nigdzie udostępnione. Ja ich nie posiadam również. Okej, tu się już robi fajnie. Oła, goniec H6. Od razu tutaj, zobaczcie, na H6 można by było zbić. Jeżeli H6 bicie, to hetman G6. Jaka przewaga by była. No tutaj się bawię za darmochę. I potem coś dalej. Tak, król H8. Skoczek H5. No, gdy widać, że figury są bardzo blisko króla, to coś tu musi się dziać. Na pewno łatwiej atakować chyba niż się bronić. O, dziękuję serdecznie, Lukasus. Pozdrawiam serdecznie sześciolatka, który pewnie będzie wielkim szachistą w przyszłości, mam nadzieję. Takich nam w Polsce trzeba, więc niech chłopak się uczy. Pozdrawiam, pozdrawiam. No dobra, nie zbiłem na H6. Poszło jak poszło, H3. Ale to też jest specyfika blitzów, powtarzam, że no taką strategię przyjąłem, aby troszkę szybciej grać, żeby przeciwniczka tutaj troszeczkę czasu straciła. Skoczek D7. Tutaj mi coś tak świtało, żeby zrobić. Znaczy tak, to można było zbić od razu, to co mówiłem. Dobra, skoczek. Patrzę, czy nie ma rundy. Jeszcze nie ma. Goniec F7, skoczek. Takie dzikie manewry. Okej. Wow! Nie zbiłem. A, nie myślałem, że już teraz zbijam. Teraz na H6 było kopnięcie, ale takie trudne trochę. No dobra, ale tak poszło, tak standardowo, pilnuję gońca. Tutaj. Dobra, teraz się udało. Zobaczcie, skoczek H6, pierwsza linia. Ktoś mnie zaraz tu posądzi o grę z programem. Nie, no dobrze, 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 jestem zadowolony, że tutaj się pomieszało. To takie typowe w zasadzie. Jeszcze szczególnie w blicu. Trzeba mieszać. Jak się ma coś mniej. Co tutaj lepszego? Nie za wiele w zasadzie. Dobra, bicie, bicie. Bierze E1, tak, wrócił. No i tutaj przeciwniczka oczywiście mogła zbić najpierw na, ale to miała ile sekund? 13 sekund, więc mała panika, przypuszczam. Partia? Nie. Po 8 rundach jest krótka przerwa, więc jeszcze spoko. Hetman G7. Wybicie, wybicie. I BC. Bo jeszcze mi. Chciałem tutaj za bardzo. Chciałem zbić tu, ale mówię, zbiję tu, bo pionek pięknie skoczka broni, więc lepiej z tej strony, a wieża musi raczej pilnować A6. Wieża C8. Wieża A5 w ogóle już chyba wygrywa, jak widać. No tak. W ogóle tego nie brałem pod uwagę. G4, dobra. Szach nastąpił, powrót. Zafiksowałem się, żeby tego pionka bronić. I skoczek wrócił, no i G5. Jeszcze oczywiście wieża G8 było, ale to już tam podpieram i sobie gramy fajnie. No dobra. Taka partyjka co? No, wyszło wszystko fajnie. Wyszło, wyszło. Jak klasyfikacja się tutaj przedstawia? Hikaru gdzieś tam potracił punkty. O, w ogóle z tym Niemcem grałem w drugiej rundzie. Jest na szóstym miejscu. Z Matthiasem. Silny, silny niemiecki arcymistrz. Teraz jest prawdopodobnie weryfikacja i zaraz runda kolejna. No dobra, czekamy. Korzystając z okazji, zapraszam Was na nowy kanał szachowy, który otworzyłem, Chess Memories. Tutaj zaraz prodziekan wstawi. Może już ostatni raz zaspamuję informacją. Będę wdzięczny za subskrypcję i danie jakiegoś feedbacku, czy Wam się taki format kanału szachowego podoba, czy coś byście zmienili. Już kilka opinii tam miałem. Z reguły pozytywne, aczkolwiek takie może nie były negatywne, ale że tam coś brakowało. Wiadomo, z komentarzem. Analizy są na pewno ciekawsze, to nie ulega wątpliwości, ale z komentarzem już jest w moim wykonaniu, więc coś innego myślę. Oj, teraz nie, teraz telefonów nie odbieramy niestety. Teraz mamy ważniejsze rzeczy. Title Tuesday mamy.
Okej. W ogóle zbliża się 3 grudnia. 3 grudnia kanał kończy 2 lata. Trzeba byłoby chyba jakiś turniej odpalić na Lichess, tak mi się wydaje. Coś myślę, że ogarniemy. To jest chyba dobry termin, w ogóle 3 grudnia, tak przy okazji, bo to jest piątek. Więc myślę, że większość osób będzie miało dzień wolny. Koncepcja nowego kanału fajna. Widać, że dużo pracy jest w to wrzucone, ale niestety nie mam obecnie czasu na oglądanie. No jasne, jasne, ale mile będą też krótsze materiały. Na razie po prostu wrzucam mecze Mistrzostwa Świata, bo to jest takie, tak troszeczkę chciałem też zostawić po sobie takich, powiedzmy, no bo kto wejdzie sobie w partię i będzie sam przeglądał to? No, mało ludzi raczej. Ale to prawda, piszesz, no praca jest czasochłonne bardzo. No ja, tak, zrobienie w ogóle jednego filmu, opisanie go, przetłumaczenie na języki, zrobienie rozdziałów i wrzucenie tych partii, przeklikanie tego wszystkiego. Ja się też w sumie cieszę, bo każda partia jest przeklikana osobiście przeze mnie i sobie też patrzę po prostu, przypominam sobie niektóre partie. To też jest fajne, jakaś tam forma takiego powierzchownego treningu oczywiście, ale zawsze. Czyli już jak tam jest tych filmów, powiedzmy 6 czy 7, to tych ponad 100 partii się już przejrzało dzięki temu. Bo tak to by człowiek nie siadł i tego nie zrobił. To też jest jakaś tam, tak sobie to kalkuluje. Nowy kanał do ciebie nie przemawia. No spoko, rozumiem, jasne. Ja nie mówię, że to jest jakieś super odkrycie pewnie. Na pewno będą też debiuty tam pokazywane, nie mówione. Więc to może być, mam nadzieję, większe zainteresowanie, bo to może też pomagać niektórym. Jakieś pułapeczki również się pojawią. Jakieś najlepsze partie, powiedzmy, Michała Łatala i tak dalej. Także takie są plany, to mówię otwarcie i takie filmy będą na pewno. Jakieś 10-minutowe również, 15. Nie będą też godzinne, także spokojnie. Mi tam się super ogląda filmy i można z nich dużo wywnioskować. No dzięki serdeczne, dzięki. No to jest taki kanał troszeczkę dla leniwych, słuchajcie, bo ja tu mam bzika na punkcie analiz partii. Uważam, że juniorzy, szczególnie juniorzy, tutaj kieruję apel, bo nie lubią analizować partii. Wziąć książki i szachownicę, to wiele razy powtarzam, i nie lubią analizować partii. To jest tak ważne. To jest tak ważne do rozwoju w ogóle myślenia w szachach, nabierania takiego doświadczenia. No i ten kanał jest dla leniwych. No. Odpalasz i masz analizy partii. Tylko to jest, oczywiście mówię, bardzo powierzchowne, bo to dosyć szybko leci, no ale zawsze sobie można zatrzymać materiał, nie trzeba brać książki. Słuchajcie, mam tego arcymistrza, ja z tym arcymistrzem kiedyś grałem i ja z nim kiedyś wygrałem, tfu, nie zapeszać. No, musi być przełamanie. Zagrajmy dobre szachy zagrajmy teraz. Spróbujmy. Dobra, niech ja sobie przypomnę, jakie tu warianty grać. No, na razie klasycznie zagrajmy. I w takich momentach trzeba znać dobrze warianty. Tutaj skoczkiem można. B3. To się grało. A z juniorami też to robiłem, ale to trzeba do tego przysiąść mocniej i trochę popowtarzać, trochę na czuję. No właśnie, jest B3. Tutaj się na pewno biło. Grało się gońcem na H3. To jestem przekonany. I teraz C6? Chyba C6. Chodzi o to, żeby nie wpuścić tutaj żadnej figury. A tu skoczek H5 chyba jakiś. Skoczek... Tak, zagrałem, to się przyda. Skoczek G4 chyba. Mi się bardzo podoba ta pozycja. Jesteśmy gdzieś tu w teorii, na pewno.
I to są bardzo fajne schematy dla czarnych. Takie bezproblemowe, tylko właśnie pytanie, czy ja będę potrafił to wykorzystać, bo trochę nie pamiętam, przyznam się, ale dobra, no to nie szkodzi, że nie pamiętam. Goniec E5 mi tutaj, nie chcę tego pionka oddać. No dobra, to już chyba nie jest teoretyczny ruch, ale niech się tutaj arcymistrz, a on się wykaże. Tu w ogóle F5 chyba było dobre. No właśnie. Oj, 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 i on się tutaj wykazuje w tym momencie. I to ja popełniłem babolca. O, ratę. Właśnie tak czułem, że coś tu nie gra. Mi na F6 wejdzie, ale chwila. Biję i zagram wieżą na E6. Jeszcze się jakoś może obronię. I F5 jak zagram, to już będziemy w domu. Tu jeszcze hetman D2. Hetman D4, co? Aha, okej. Aha. O, rety. Po prostu chce mi wziąć pionka i go weźmie. Źle pograłem. No właśnie, bardzo źle pograłem. Jest czysty pion mniej. Dobrze nie jest. Tak, tak, no takie rzeczy to ja widzę. Widziałem przecież ten motyw, kurczę blade. No widziałem ten motyw z biciem na F6, tylko czemu ja teraz dopiero to... O, no i niestety, niestety to jest wtopa. Ajajajajaj. No szkoda. Wielka szkoda, no. Ojejku. Tutaj, nie? E4. I wieża. Teraz wierzę. Okej. Okay. Pograłem jak ciele mele. Teraz mogę mieć pretensje tylko do siebie, gdyż zapomniałem wariantu w pewnym momencie. A to robiłem. Dobra, teraz się zatrzymam chwilę. B3. To są warianty klepane cały czas. Dobra, bicie jest dobre. Goniec H3 też jest dobre. Zobaczę, co silnik mówi. 0-0, to znaczy, że czarne są spoko. Oj. Tutaj co? C6? Poszło. Goniec B2. Wieża E8. Hetman D2. Wszystko się zgadza. Hetman A5. No to teraz już widzę, co zagrałem źle. Oddać tego piona. Mieć go gdzieś. Ustawić wieżę. Skoczek G4. Wieża. No tu popełniłem błąd. Skoczek E4 wchodzi i wszystko mi się sypie. Czyli kluczowy błąd, goniec E5. Bez sensu bronić tego piona. To cały czas powtarzam innym ludziom. Sobie to mówię. A i tak obroniłem tego piona. Nigdy więcej go nie bronię. Oddaję go zawsze. Bierz go sobie w każdym momencie. Nie chcę tego piona bronić. No i to jest kara za pasywną obronę. Dokładnie tak. To jest kara. Bo ten arcymistrz był do... Przepraszam. Do ogrania. Ja już z nim raz wygrałem. Szkoda, bo byłoby ładne 6 punktów i walka o rekordy. W ogóle ile jeszcze jest partii? Ja mam 5. Zawalczymy o 7, no. Zawalczymy o 7. No niby się zapamięta, tak. No niby tak, no ale to nie... Na moim poziomie trochę się bije w pierś, bo ja to już powinienem pamiętać.
Oj, konie 4. Dobra, tu poszło, tu wieża E6. Hetman D4. Tu jest już ciężko. Skoczek D6. Ok. No i prosta wymiana. Czysty pion więcej, przewaga białych. A w ogóle skoczek, właśnie, skoczek F5 już działa. Już wygrywa. Dobra. Burza. No, wybaczcie. Nie zgadniecie, co zrobiłem przed momentem. No, zdarza się, zdarza się. Wytarłem nos, kichnąłem. I to tak głośno, że ściany się zatrzęsły. Dobra, ile mamy czasu? Czy ktoś jeszcze tutaj gra? A, sekundka. No to co, szybkie dwie ostatnie rundy. No tu jeszcze mój przeciwnik z rundy numer 2 gra. O, i próbuję swoich sił. To jest prawdopodobnie remis. Aha, pionek idzie w tę stronę. Chwila, chwila. To nie takie łatwe. Jeśli chodzi o obronę. O, no to teraz już jest spoko. Panie. A nie, moment. To będę wygrał na dole. Dobra. Ja się już nie odzywam lepiej. No cóż, arcymistrz mi się zrewanżował. Fajnie, że tylu arcymistrzów dzisiaj dostałem, ale szkoda, że żadnemu nie urwałem ani pół punktu nawet. Co tam jeszcze piszecie? Właśnie coś, co nowy kanał poza wartościami merytorycznymi, bardzo ładny, estetyczny, widać dużo napracowania, jak to pewien youtuber Klocuch namawiał. Mawiał. No tak, to pracy czasu kosztuje, to prawda. To się tak łatwo nie robi. Zgadza się, no ale... Jak się coś lubi. Dobrze, moi drodzy. Poproszę rundę kolejną. Ile mamy punktów? Mamy 5 punktów. Trzeba robić 6 z 9 i atakować. Zobaczcie, że tak cały czas nie nawijam. Ale... Słabsza wena dzisiaj. Na gadanie. Tak, ja wiem, że dwie rundy zostały, wiem o tym. Czuję, że teraz mnie sparuje z jakąś panią. Takie mam przeczucia. WIM. WIM będzie za chwilę tutaj przeciwniczką. Które ja w ogóle mam tam miejsce? Coś widać? Ten dół nie przewija mi pasek. Kto by tam dół oglądał? No to prawda, przegrywamy tylko z GM-ami. Zgadza się. Lecz wiecie, że człowiek jest głodny zwycięstw. O! Mamy arcymistrza. Czy to jest jakaś pani? Arcymistrz męski. Tak, to jest jakaś pani, pewnie taka troszeczkę z no, powiedzmy w dojrzałym wieku. Gramy G6, tak patrzę po zdjęciu. Chyba z tą panią kiedyś grałem w ogóle.
Mówisz, miliard razy z nią grałem. Tak, tak, też coś kojarzę, że grałem z tą panią. Coś kojarzę. No dobra, atakuje mnie ta pani. No muszę tak coś tu spróbować. Weź teraz i próbuj. Nie wiem, taki ruch, jaki przychodzi mi do głowy. Się po prostu daje tutaj sam zajeżdżać. No ale przyciśniemy taką taktyką, wiecie jaką. Na przytrzymanie. Tak. Tutaj teraz nie bardzo. Tak, spróbuję i skoczek G8. Nieco właśnie manewrować. Okej. I tu. Tu, to tu. Nie ma czarnopolowych końców, więc jest spoko. Ale sprytnie. Ale sprytnie. Muszę tak. Nie mogłem tak, bo dostałbym kopnięcie. Nieźle. Okej, F6, skoczek broni. G5 zaraz, jak mi się uda zagrać, to będę żył chyba. I teraz wieża na H6, żeby przyblokować. Dobra, strategia się powoli udaje. Teraz pytanie. Teraz trzeba zejść tutaj z jakichkolwiek ataków. Będziemy przybierać strategię obronną, ale też będę próbował gryźć. Tędy. Tak. Tu hetman F8 wszystko trzymam po. Dobra. Wymienimy. Okej. Spróbujemy tak na tego pionka. Nieco. Z drugiej jednak strony tutaj B5 teraz będzie możliwe. Ale nie myliłem się, że z panią będę grał. Tylko pomyliłem kategorię. O, wezmę pionka. Szkocja chyba, prawda? Szkocja. Biorę pionka. Jak dają, to biorę pionki. Tutaj grozi ruch. A, i niebezpieczny grozi w ogóle ruch. Co nic nie mówicie? To nie jest takie proste. Będę musiał w ogóle chyba oddać jakość. No będę musiał oddać jakość, bo jest skoczek G4. Ostro. A nie, no tak, będę musiał oddać jakość. Panie Szachusiu, pan to w ogóle lawirujesz strasznie. No ale jest pionek chociaż za to i taki skoczek w miarę dobry. Cudowności rozgrywasz, Krzysztof. Spróbujemy tam i osłabić punkt D3, bo ten E4. Aha, widać tutaj. Kurczę, blade. Będzie tak. Hetman tu mi nic chyba nie grozi. Póki co. Okej. Okay. Ten, jak ja mam się dalej zachować. Wiecie co, ja chyba wymienię hetmany dla świętego spokoju, aczkolwiek może... Nie wiem, czy to jest dobry sposób. Ważne, że nie ma tu przełamania żadnego. Dobra, zagramy tak, żeby iść pionkami. Aha, okej. No, zbić muszę chyba.
trachy na lachy jeszcze typu... O, B3 w ogóle jest świetne, bo wtedy wieża B4 grozi, wzięcie wieży. O, gramy B3 teraz. Jest. Jest tutaj chyba pułapka. A nie, jest hetman E2. A nie, to bez znaczenia. Jest pułapka, słuchajcie. Tylko na spokojnie jeszcze, Krzysztof. Atakujesz wieżę. Jest, poddała się tutaj przeciwniczka. No dobrze, mamy 6 punktów. No to zawalczmy o 7, słuchajcie. Jest spora szansa na progres. Jest spora szansa na progres, na wyrównanie rekordu. Arcymistrzyni od 87. No to ja się wtedy rodziłem. No nieźle. Musiała być niezła tylko ta babeczka, że tak się wyrażę o tej pani. Okej, dobrze, mamy 6 punkcików. O, dziękuję Dariuszu, dziękuję serdecznie, witam Cię. Ktoś tu jeszcze coś pisał, muszę zerknąć. O, tutaj właśnie piszesz Dariuszu też o kanale. Że znakomity nowy kanał. Podoba Ci się, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to naprawdę bardzo miłe dla moich uszu. Walory rozrywkowe i edukacyjne. No to, czyli mam tutaj piękny głos w tym, że to może być sensowne, żeby to robić. Także dzięki serdecznie. To zawsze umacnia w działaniu. Dobrze, dobrze. Mamy 6 punktów. Powalczymy w ostatniej rundzie. Dobra, bez stresu, bez stresu. Jeszcze jest szansa na bardzo ładny wynik. Do tej pory udawało się robić 6,5, tak w miarę regularnie. A czy w Polsce jest... Tak, jest arcymistrz męski wśród kobiet jeden. Czy jest... No tak, dobrze chyba powiedziałem. Pani Monika Soćko jest męskim arcymistrzem. Czyli trzeba było zrobić trzy normy, tak jak no, faceci. Uzyskać 2600 trzy razy. Poza panią Moniką nie ma w Polsce żadnego arcymistrza męskiego. Żadna pani nie ma, ale myślę, że to jest wszystko do zrobienia. Chciałoby się, słuchajcie, żebyśmy na przykład w Polsce, jak mamy tak w Polsce Jana Krzysztofa Dudę, to żebyśmy mieli takiego drugiego Dudę płci pięknej. Fajnie by było, prawda? Bo tam z kobietami by tam ostro... Tak, wiecie, taki naprawdę taka szachistka, znaczy nie umując szachistkom innym, które teraz są oczywiście w Polsce, ale no fajnie jakby taka zawodniczka była 2550 powiedzmy, to jest taka już naprawdę mega. No Klaudia, tak, Klaudia jest mega agresywną szachistką, na szachownicy oczywiście. No Oliwia, tak, zrobiła spory progres, to prawda. Julia, tak, tak, z każdą z tych pań miałem przyjemność zagrać. No niby tak, ale to wiecie, no mimo wszystko to chyba od młodego wieku trzeba było tak ostro zaczynać, tak jak Janek to zrobił. I mieć zacięcie od początku do samego końca. Według was Mr. Maxi pisze, że Jola jest najlepsza. No wiecie, no kwestia właśnie... Nie wiem, ciężko stwierdzić, bo to dużo czynników na to wpływa, wiadomo. Wiek zawodniczki, jasne, doświadczenie i tak dalej. A te panie są mocne, oczywiście. Pozdrawiamy wszystkie szachistki z naszej pięknej Polski. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Julka ma już WGM, a tak. Przyczyniłem się do tego również, bo przegrałem partię z Julką w Łazach ostatnią, choć nie powinienem przegrać, no ale to tam bez formy totalnie. A z Aleksandrą Kostyniuk. Dobra, słuchajcie, no i kolejny arcymistrz, no to mam to, co chciałem i walczymy. Mamy arcymistrza na rozkładzie. Kolejnego. Fajnie, dużo arcymistrzów dzisiaj. Ile ich było? 4 już było? Chyba to jest 5, tak mi się wydaje. Czy będzie C5? Nie będzie. Aha, okej. Okay. To tak.
taki zamisz nieco nam chyba wyszedł w tym momencie. O, dobra. Są tu jakieś pułapeczki, są. Powiem szczerze, lubię grać to czarnymi, więc zazdroszczę przeciwnikowi pozycji. Oho. To się wszystko zaczyna ładnie układać dla niego. Rozbijemy tutaj, bronimy na B3. Pułapki czyhają na każdym kroku. Ach, nie podoba mi się ta pozycja białymi. Jeszcze brakuje roszady. Z tego względu, że lubię to grać takie pozycje czarnymi, ale dobra, to mniejsza z tym. Trzeba to grać po prostu. Żeby nie podstawić. No takie to dzikie trochę wszystko, ale... Nie mogę zbić? Ja to wezmę. Jak cierpieć, to za coś. Ojej! Co? O co chodzi? O matko boska. Ludzie. Ja jestem ślepym kretem. Ostro. Jestem totalnie ślepym kretem, słuchajcie. Masakra, nic nie widziałem. Ha! No wybaczcie, no. Kompletnie nic nie widzę. Szkoda. Jeszcze oczywiście walczymy, dwie figury za... O Boż. Najgorsza partia w turnieju. Zjadł mnie jak dzieciaka. Żal ściska, wiecie co. Chociaż roszadę zrobię raz. Czy ja tutaj nie podstawiam? Świetnie, Krzysztof. A tutaj jeszcze jest. Dobra. Dajmy temu spokój. 6 punktów. Tym razem trochę gorzej. No ale. Trochę pograliśmy. Dużo tych arcymistrzów było. Chyba 6? Trochę ich było.